Dzień dobry, witam Was serdecznie w takim szybkim komentarzu dotyczącym ogłoszenia przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Pokrótce zreferuję, chociaż pewnie już mniej więcej wiecie, o co chodzi, na czym ta tarcza ma polegać. Otóż są dwa elementy. Pierwszy polega na tym, że rząd obniża lub znosi część obciążeń podatkowych, takich narzutów, które są zawarte w cenach energii i paliwa, a druga część polega na tym, że część gospodarstw domowych dostanie specjalną dotację, która ma zrefundować wzrost cen żywności. To będzie taka gotówkowa dotacja w wysokości od 400 do 800 zł najogólniej rzecz biorąc, ale oczywiście ta dotacja już nie będzie dla wszystkich. Po kolei. Jeśli chodzi o ceny benzyny, to rząd, jak wiecie, w cenach benzyny jest mniej więcej połowa, nawet ponad połowa różnych podatków i narzutów i rząd oczywiście z większości z nich nie rezygnuje. Natomiast rezygnuje z kilku stosunkowo mało istotnych, które powodują, że prawdopodobnie cena paliwa spadnie, czy mogłaby spaść, o ile koncerny naftowe i stacje paliw przerzucą te korzyści, które osiągną na klientów, a nie zwiększą marsz. Te ceny mogą spaść o mniej więcej 15-18 groszy na litrze paliwa. No to oznacza, że jak ktoś tankuje w skali roku 1500 litrów paliwa, przejeżdża 15 tysięcy kilometrów, to będzie miał na tym oszczędności jakieś 20 zł w skali miesiąca. To oczywiście te rabaty będą obowiązywały tylko przez kilka miesięcy, więc przez ten czas, dopóki one będą, to będzie albo 3, albo 5 miesięcy. Te 20 zł miesięcznie jest szansa, że będziemy na cenach paliwa oszczędzać. Drugi element polega na obniżeniu pewnych narzutów związanych z cenami gazu. I to spowoduje, że jeśli ktoś jest kuchenkowiczem, to będzie płacił mniej więcej o 5 zł mniejsze rachunki przez kilka najbliższych miesięcy, a jeśli ktoś ogrzewa gazem mieszkanie lub dom i płaci na przykład duże kilkaset złotych miesięcznie rachunków w tych zimowych miesiącach, to jego rachunek może obniżyć się zimą o jakieś 15%. No i to jest już sporo, bo 15% licząc od 600 czy 800 zł, to już jest kwota zauważalna, może dochodzić nawet do 100 zł miesięcznie. I to właśnie ci, którzy ogrzewają gazem swój dom lub mieszkanie, są największymi wygranymi tego pakietu antyinflacyjnego. Będą też rabaty na ceny energii. Jeśli chodzi o ceny energii, to one powinny spaść o jakieś 20, 25, może 30 zł w związku z obniżką podatku VAT na energię. I to też oczywiście przez najbliższe kilka miesięcy tylko. Jeśli chodzi o ceny energii, to trzeba pamiętać o tym, że od stycznia będą obowiązywały nowe taryfy. W związku z tym większość z nas zapłaci o 15 lub może nawet 20% więcej za prąd i te podwyżki najprawdopodobniej zjedzą całe oszczędności wynikające z obniżki przez rząd tych podatków, czyli z tarczy antyinflacyjnej. Druga część tarczy to są te dotacje dla rodzin, dotacje, które mają pokryć wzrost cen energii. One zależą generalnie od dochodu w rodzinie. Załapią się ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w skali miesiąca oczywiście. I tutaj właściwie największym wygranym będą rodziny wielodzietne, bo tutaj ten łączny dochód rodziny będzie dzielony na największą liczbę, mówiąc kolokwialnie, głów. W związku z tym przy wyższych dochodach będzie się ta rodzina łapała na te dotacje. Na przykład jeśli ktoś tworzy pięcioosobową rodzinę, czyli jest dwójka rodziców, trójka dzieci, to nawet jeśli mama i tata zarabiają po ponad 3000 zł miesięcznie, ich łączny dochód w rodzinie sięga 7000 zł, czyli nie można powiedzieć, że jest bardzo niski, to oni też się załapią na dotacje. Ogólnie jednak zasada jest taka, że 400, 600 albo 850 zł w dwóch ratach dostają ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł. Ja policzyłem, że ta dotacja
te kilka stówek wypłaconych przez rząd w dwóch ratach pokryje mniej więcej 1 do 2 punktów procentowych inflacji. Więc powiedzmy, że nie pokrywa w całości, ale pokrywa dużą część. No i co ja o tym wszystkim myślę? No, z jednej strony można powiedzieć, że rząd zachowuje się fair, bo po prostu oddaje nam część pieniędzy, które nam z drugiej strony zabiera z powodu wysokiej inflacji. Wiadomo, że inflacja dla rządu jest generalnie dobra, bo powoduje wzrost przychodów podatkowych. W przyszłorocznym budżecie rząd planuje inflację na poziomie nieco ponad 3%. Realnie ona będzie pewnie z dwa razy wyższa, więc przychody podatkowe państwa będą o jakieś 15, 20, no niektórzy mówią, że nawet 25 miliardów złotych wyższe niż rząd planuje. No i z tych 25 miliardów rząd 10 miliardów nam chce oddać w formie tych dotacji do cen energii i dotacji do cen żywności. No, można powiedzieć, że to jest sprawiedliwe, bo rząd generalnie razem z bankiem centralnym odpowiada za między 1/3 a połowę inflacji w Polsce. Inflacja w Polsce to jest 7, za chwilę będzie 8 albo i więcej procent. W Europie to jest jakieś 4%, 4,5%, więc można powiedzieć, że polityka rządu i błędy banku centralnego to jest połowa inflacji. No i tę połowę pieniędzy rząd nam chce kulturalnie oddać, co można powiedzieć, że jest pewnym przejawem sprawiedliwości. No ale są też inne problemy. Część z tych rabatów, zwłaszcza dotyczących cen energii, to są obniżki takich rzeczy jak akcyzy, opłaty paliwowe, takiego czegoś, co nie ma na rachunkach. W związku z tym jest możliwość, że koncern, który nam na przykład sprzedaje paliwo, może sobie swoją oszczędność zatrzymać dla siebie. Nie musi obniżać cenę o tyle, ile zaoszczędził sam dzięki temu, że nie zapłacił akcyzy. No i oczywiście większość koncernów paliwowych to są koncerny państwowe. No może nie większość, ale powiedzmy duży udział w rynku mają koncerny państwowe, więc jest szansa, że ta korzyść zostanie jednak przerzucona na nas konsumentów. No, jest też inny problem z tarczą antypodatkową, który polega na tym, że tak naprawdę to jest tylko pigułka przeciwbólowa, takie coś, co ma uśmierzyć na kilka miesięcy nasz ból związany z inflacją. Rząd niestety no, nie robi zbyt wiele, żeby strukturalnie z tą inflacją walczyć. Mamy wprowadzany od stycznia Polski Ład podatkowy, który jest ewidentnie proinflacyjny, bo spowoduje wzrost cen usług, ponieważ obkłada wyższymi podatkami przedsiębiorców, którzy nam te usługi świadczą. Mamy podwyżkę płacy minimalnej, i która też oczywiście będzie proinflacyjna, i mamy wreszcie generalnie całą politykę socjalną, która jest oparta na takich transferach, które nie są znaczonymi pieniędzmi, to znaczy można je wydać na cokolwiek, a nie tylko na jakąś konkretną rzecz. To wszystko wspomaga inflację, a więc powoduje, że tak naprawdę no, strukturalnie ta inflacja w Polsce no, pozostanie na dość wysokim poziomie, nawet jeśli rząd przez kilka miesięcy będzie nam to łagodził, to tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to innej polityki, wzrostu stóp procentowych, droższego kredytu, większej skłonności Polaków do oszczędzania, a mniejszej do wydawania pieniędzy i innej polityki podatkowo socjalnej. Dopiero wtedy inflacja może strukturalnie spaść. To, co mamy dziś, to krótkoterminowy i no, powiedzmy no, krótkoterminowa ulga związana z tym, że rząd chce nam zrefundować częściowo koszty inflacji w najbliższych miesiącach, natomiast problemu nie rozwiązuje. To tyle dziś w wideokomentarzu Subiektywnie o finansach. Życzę Wam miłego dnia i przyjemnego oczekiwania na tarczę antyinflacyjną.